To kolejna premiera Polskiego Baletu Narodowego, ale też pierwsza zarazem, do której oryginalną choreografię ułożył Krzysztof Pastor, kiedy objął odpowiedzialność za Polski Balet Narodowy 2 lata temu. Zrealizował kilka własnych i kilka gościnnych choreografii, ale zawsze przeniesionych. Byłem tego świadomy, że będzie taka konieczność i przyjemność tworzenia czegoś specjalnie dla Polskiego Baletu Narodowego. Myśląc o tym, byłem przekonany, że musi to być w jakiś sposób temat Polski i do tego wystawiony z polską muzyką. Pierwsze moje wrażenie to było super, wreszcie coś dla nas, dla naszego zespołu. Polska historia, polska muzyka, polski choreograf. Fajnie tańczyć coś naprawdę polskiego. Kiedy zaczynaliśmy rozmowę na temat tego projektu artystycznego, nie było jeszcze rozstrzygnięć dotyczących muzyki, ani nawet zarysu fabularnego. Wiadomo tylko było, że Krzysztofa inspirowały wątki z pokolenia Kolumbów. Rzeczywiście ten temat powstania warszawskiego zawsze mnie bardzo głęboko nurtował. Kolumbowie to była bardzo ważna powieść. Był również serial telewizyjny, który w tamtych czasach zrobił na mnie ogromne wrażenie. Również niektóre filmy Szkoły Polskiej, Popiół i Diament, kanał Andrzeja Wajdy, są pewną inspiracją do tegoż przedstawienia. Nawiązanie tytułowe do wiersza Baczyńskiego i Przejdą deszcze jest nasycone specjalnymi emocjami, kiedy uświadomimy sobie, że to po drugiej stronie Placu Teatralnego, w Pałacu Blanka, zginął rażony kulą Krzysztof Kamil Baczyński. Baczyński dla mnie od samego początku był ważny. Znalazłem ten wiersz, co mnie uderzyło, że przyjdzie deszcz i zmyje nagrobki. Te nagrobki zostaną, ale przyjdzie też takie pewnego rodzaju oczyszczenie. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, do jakiej muzyki można by ułożyć dobry układ choreograficzny, do polskiej muzyki nowszej. Górecki pojawił się już jako propozycja. Wydało mi się to dobrym pomysłem. Z tą muzyką kiedyś pracowałem już właśnie tutaj w Teatrze Wielkim. To było w 1994 roku. I tematem tamtego baletu były również sprawy polskie. O tym, jakie utwory zostały wybrane, Henryk Mikołaj Górecki dowiedział się, będąc w szpitalu, z tego co wiem, wyrażał ciekawość. A, no tak, utwór moja, zobaczymy. To zawsze na zasadzie zobaczymy. Los sprawił, że będziemy tym spektaklem wyrażali także hołd dla osoby i dzieła jednego z najwspanialszych kompozytorów XX wieku, wspaniałego Polaka, człowieka wielkich cnót i kogoś nam bardzo bliskiego, po kim została bolesna luka. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Otóż co? Spróbujemy, przejdziemy raz, dobrze? Spróbujmy przejść przez to. Spektakl dla mnie jest osobistą wypowiedzią na tematy wszystkim nam bliskie, ale też jest pierwszą po wielu latach pracą dla Polskiego Baletu Narodowego. Pracą, która daje mi możliwość poznać zespół jeszcze lepiej niż go znam. Żeby nie było wątpliwości, my idziemy tak. 4-5. Jak chcę, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Tu było robione wszystko pod nas, dla nas i to jest wielkie zobowiązanie, jednocześnie wdzięczność i przyjemność. Nie mamy wzorca, tak? To właśnie dla nas jest troszkę łatwiejsze, ponieważ nie musimy kogoś naśladować. Możemy znaleźć też siebie w tym ruchu. Ruch u Krzysztofa nie funkcjonuje bez definicji, czyli nie podnoszę ręki do góry, tylko najpierw musi narodzić się myśl i muszę wiedzieć, dlaczego ja tą rękę
mam podnieść w ten, a nie inny sposób. Tancerze u Krzysztofa Pastora są bardzo piękni. To znaczy, mają pięknie zbudowane ciała. Pięknie nimi władają. Nie wstydzą się swoich długich rąk, długich nóg. I każdy ruch jest plastyczny i miękki. Krzysztof Pastor wymaga mnóstwo od ciała, bardzo dba o szczegóły. Ja po raz czwarty pracuję już przy jego balecie i widzę, jak wielkim wyzwaniem są jego choreografie. Zacznie za 10 minut. Najpierw poproszę Państwa ze wspólnoty tutaj do przodu, bo się ustawimy w takim bloku, jak przychodzimy, żeby były równe odstępy. Dobrze tak, jest? Jest okej. Teraz... Zróbmy ten początek takimi ładnymi, mięsistymi krokami. Jedziemy. I hop. Duży krok, tak? Żeby było takie duże otwarcie. I hop. I jeszcze jeden, tak? Dobrze? Zapamiętamy tak? Po raz pierwszy robimy spektakl, który jest bardzo taneczny. Nie używamy żadnych rekwizytów. Tylko i wyłącznie poprzez środki ruchowe jesteśmy w stanie przekazać, że to była śmierć, że to był atak, że to była bitwa. Ta pustka, tak? Ta wielka, czarna przestrzeń. No i ja tam mała, gdzieś tam w środku, czuję, że muszę po prostu wypełnić swoim tańcem, swoją osobowością całą tą przestrzeń. To jest też duże wyzwanie dla mnie. Można zrobić troszeczkę dalej, tak? Możemy dojść tutaj, do tej wyspy, tak? Troszeczkę dalej, dobrze? To samo będzie tutaj, że pójdziemy naprzeciwko nich, czyli pół metra dalej i troszeczkę do środka, dobrze? Że nie będziemy kompletnie na jednej linii z nią, tylko troszeczkę wyjdziemy, dobrze? To jest dosyć ważne, bo będziecie mieli światło tutaj, tak? Zgodziliśmy się z Krzysztofem Pastorem, że dla tej produkcji najlepszym rozwiązaniem będzie brak jakiejkolwiek scenografii. Operujemy jedynie światłem. Ono tworzy pewne struktury. To niełatwe zadanie, gdy ma się do czynienia z jedną z największych scen w Europie. Staraliśmy się jednak, aby różnice w oświetleniu poszczególnych epizodów były bardziej zauważalne niż zazwyczaj i żeby nic nie wyglądało sztucznie. Ta surowość, dyskretne kostiumy bardzo mi odpowiadają. Dzięki temu widz może skupić się przede wszystkim na nas i naszym tańcu. W innym przypadku popadlibyśmy w zbytnią dosłowność. Kiedy ten spektakl będzie robiony na innych scenach świata, to my będziemy tym pierwowzorem dla tych ludzi, którzy będą się uczyli. Więc musimy zatańczyć to na bardzo wysokim poziomie. O, już jest przerwa? Już możesz do tego momentu. Początek, możecie być razem, bardziej razem, jeżeli będziecie na siebie zwracali uwagę. To jest zawsze ta trudność, że ćwiczyliśmy, nie wiem, miesiąc czy tam parę miesięcy do tej taśmy. Musimy być gotowi zmienić tempo. Jutro od początku. Od Beatus. Thank you.
teraz było dużo lepiej, prawda? Gęstość i nie dać się ponieść temu. Poczuć, jak to przyspieszenie następuje. Bardzo ważne jest w pracy z baletem, żeby interpretacja dyrygenta i orkiestry była bardzo deklaratywna. Ogromnie inspirująca, taka bardzo ekspresyjna, bardzo jasna, żeby oni wiedzieli, co ich ma tam porwać w tej muzyce. Muzyka Góreckiego jest niezwykle emocjonalna. Jest też bardzo, bardzo intensywna i nie było łatwo ułożyć do niej kroki. Niektóre trzeba wykonywać w bardzo szybkim tempie. Zresztą Krzysztof Pastor zawsze wybiera muzykę, która jest wielkim wyzwaniem dla tancerzy. A stąd słyszycie tutaj na głośnie? Tam nie. Kurnie słyszymy. Zamarkujcie tylko, słuchajcie dobrze. Tak? Jesteście za wcześnie w tym wyrzucie. Może tak być? Jeszcze raz. Muzyka jest wspaniała. Zawiera w sobie tyle rytmu, energii. Są również pewne inspiracje polskim folklorem na przykład. Uważam, że nie jest tylko polska, ale jest uniwersalna. Henryk Mikołaj Górecki jest kompozytorem, który jest w tej chwili najbardziej rozpoznawany na świecie. Jeszcze w tym takcie, uwaga, w tym takcie zwolnienia. Zapomnijmy o akcentach. Nie skandujmy tego za bardzo. Niech to będzie po prostu energiczne, szerokie detasze. Ta 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 ti dam, ta ti ta ti da, pa ta ta ti. Dobrze? Raz, dwa, trzy. Dajmy trochę takiej zbiorowej, wiecie, zbiorowego rozkołysania. Niech one zakołyszą, prawda? Raz, dwa, trzy, ra. Ja myślę, że szczególnie z punktu widzenia dnia dzisiejszego siła muzyki Góreckiego leży w jej niezwykłej czystości, w skrajnej eliminacji rzeczy akcydentalnych, w wyborze bardzo ograniczonego materiału i wybieraniu go tak długo, dopóki nie zostanie materiał, który akurat Górecki uznał za zupełnie niezbędny. Często to jest 6 dźwięków, ale odpowiednio ułożonych, odpowiednio zrytmizowanych, tak żeby one potrafiły utrzymać bardzo duże ciśnienie na dosyć długim odcinku czasu. Czyli jego siłą jest właśnie oszczędność. Oszczędność i lapidarność tej muzyki, a równocześnie kolosalne nasycenie emocji. W swoim czasie Andrzej Chłopecki powiedział o Góreckim, że to jest muzyka minimalistyczna, ale emocjonalnie maksymalistyczna. Dla mnie najważniejszym było zamknięcie oczu i zdefiniowanie, co tą muzyką widzę, co tą muzyką można opowiedzieć i co tą muzyką można przedstawić. Co to znaczy tworzyć naród, co to znaczy tworzyć wspólnotę, rozstania, rola kobiety. To było jakby najważniejsze w budowaniu nici dramaturgicznej tego widowiska. W tym balecie kryły postać silnego. Jak dla mnie jestem tym przywódcą powstania, chociaż każdy może odebrać to zupełnie inaczej. Lubię taki mocny męski taniec
i właśnie w tej roli mogę się wykazać, mogę pokazać właśnie tą siłę, tą męskość, więc jest naprawdę fajnie. Moja grupa, tak, czyli grupa współczesnych, rozpoczyna balet i kończy. W międzyczasie mamy przejścia. Początek jest bardzo silnie nacechowany emocjonalnie, z przerażeniem i z trwogą patrzymy w przeszłość. Na sam koniec rzeczywiście dokonuje się ta przemiana i jesteśmy radośni, cieszymy się dniem codziennym. Chwytamy chwilę, carpe diem. Ja jestem tym złym, jestem jednym z czarnych charakterów. Muszę być agresywny, okropny, mam przecież pokazać tę ciemną stronę człowieka. Myślę, że trudniej grać taką postać, ponieważ wymaga ona większego zaangażowania. Trzeba nie tylko pokazać różne odcienie zła, ale też emocje i stany, które często przed ludźmi chcemy ukryć, a tu trzeba się jakby odsłonić. Niezwykle ciekawą postacią jest postać tchnienia. Tchnienia, czyli takiego symbolicznego ducha narodowego, który konkluduje taki rodzaj polskości, wszystkich polskich naszych przymiotów, wszystkich naszych wartości, które są właśnie skupione w tej nadziei na możliwość funkcjonowania, działania i bycia razem. To on nas utrzymuje na duchu i ta postać przez cały spektakl przewija się jako główna postać budująca naszą tożsamość, naszą świadomość. Myślę, że tchnienie jest inną postacią niż pozostałe. Ja ją traktuję w sposób symboliczny, jako rodzaj ducha, ożywczej energii, która niesie zmiany. W jednej z finałowych scen tańczę w deszczu. Ten deszcz zmywa wszystko. Zmywa przyzwyczajenia, zmywa to, co złe i przygotowuje nadejście nowych, lepszych czasów. Przyznam, że gdy usłyszałem o inspiracjach Krzysztofa dotyczących tego baletu, byłem trochę przytłoczony. Mam kompletnie inne doświadczenia. Dorastałem w Australii. Tam nie było żadnej wojny. Ale potem zrozumiałem, że ten balet jest opowieścią o podróży, którą może odbywać każdy naród na świecie. To podróż przez karty historii, od jakiegoś ciemnego, mrocznego okresu poprzez zmiany ku lepszej przyszłości. To też opowieść o nadziei, która u nas pobrzmiewa na końcu. Jest deklaracja, że ten balet jest myślany o historii Polski, ale to mogłaby być historia dowolnej innej grupy ludzi. To jest historia o pewnych zmaganiach się energii, zmaganiach się emocji, formowaniu czegoś albo rozpadzie czegoś. I tak ja myślę, to trzeba odczytywać. Ja oczywiście daleki jestem od powiedzenia, że stworzymy ten balet i to zmieni Polskę, bo tak się nie stanie oczywiście, ale może zmieni mnie i tancerzy, i część widowni, może kogoś dotknie. Dla mnie to jest ważne. To niesamowite, wspaniałe, monumentalne dzieło.
Wiedziałam, że to będzie balet o Polsce i spodziewałam się czegoś doniosłego, ale to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Absolutnie. Zarówno w sensie wielkości dzieła, jak i jego głębi. Bohaterem tego przedstawienia jest dla mnie niewątpliwie Wojciech Michniewski. Ta muzyka żyła cały czas, a przecież bardzo łatwo ją zagrać tak, żeby ona się wydawała pusta i prosta. Oczywiście zachwycił mnie Max Wojciul, Sasza Jaszenko, wspaniała w duecie z Pawłem Koncewojem. Świetnie tańczy zespół, każda osoba jest fantastyczna. Bardzo piękne przedstawienie, ale przyznam, że dla koneserów. Znam Rubi Promka bardzo dobrze. Jego płynność ruchu i ekspresja są imponujące. To dziś z pewnością jeden z najlepszych tancerzy i wspaniale jest móc zobaczyć go w takim spektaklu. Ale tak naprawdę cały zespół zrobił na mnie wrażenie. Oglądam występy Polskiego Baletu Narodowego już trzeci sezon i muszę przyznać, że robią duże postępy. Największą siłą tego spektaklu jest to, że mówi o nas. Że mówi o nas, mówi o tym, jacy jesteśmy, że jest wypowiedzią dotyczącą tego, kim jesteśmy w naszej mentalności, jak siebie postrzegamy. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest pytanie, które zadaliśmy sobie na samym początku, jak tą historię widzimy. Czy jest tylko muzeum, czy jest czymś ważnym w naszym życiu? Uważam, że powinniśmy patrzeć w przyszłość z wysoko podniesioną głową, bez kompleksu. Powinniśmy pamiętać, powinniśmy mieć dni, gdzie czcimy naszych bohaterów, ale nie powinniśmy być bezustannie tym zajęci. Ja uważam, że nie powinniśmy być dumni tylko z naszych wielkich przegranych, ale powinniśmy tworzyć nasze wygrane.